ponad 200 milionów złotych to wartość tegorocznego wsparcia rządowego na wybudowanie, przebudowę lub modernizację około 160 dróg przecinających teren województwa podlaskiego. Ogółem to ponad 280 km nowych nawierzchni. Chętnych na pieniądze było wielu. Samo miasto Suwałki złożyło kilka wniosków. Składałem siedem wniosków. Na jeden na ulicę otrzymałem dofinansowanie. Jest to ulica Hiszpańska. 300 tam metrów tej ulicy to niedużo. Jest to ulica prostopadła do ulicy Zastawie. No i oczywiście będziemy chcieli w tym roku to wykonać. Zgodnie z wykazem opublikowanym przez wojewodę Podlaskiego, wartość inwestycji w te kilkaset metrów drogi to 3 miliony 245 tysięcy złotych. Rządowe wsparcie pokryje 60% wydatków, czyli miasto według prognozy dołoży niemal 1 milion 300 tysięcy z własnego budżetu budżetu. Według najnowszych szacunków koszt tej ulicy wyniesie kilkaset tysięcy więcej, a dofinansowanie się nie zmieni, więc do szuflady miejskiej trzeba będzie sięgnąć nieco głębiej. No i nie można zapomnieć o tak zwanej liście rezerwowej. Na liście rezerwowej Znalazły się takie malutkie uliczki 41 Pułku Piechoty, kawaleryjska, tam przedłużenie tych istniejących ulic. To jest 13 miejsce na liście rezerwowej. Nie wiadomo, czy, czy doczekamy się właśnie przyznania dofinansowania z tej pozycji listy rezerwowej, czy nie. Pozostałe, pozostałe nasze wnioski przepadły, w sensie takim, że po prostu nie znalazły się ani na liście podstawowej, ani na liście rezerwowej. Włodarz Suwałk nie jest usatysfakcjonowany wynikiem tego naboru, ale jak mówi, nie opuszcza rąk i w najbliższym czasie zostaną złożone kolejne aplikacje. Na remont dróg powiatowych gmin już tu nie będą inwestycje, tylko remonty tych dróg, bo przecież widzimy degradacja tych dróg następuje, samochodów mamy coraz więcej, te drogi po okresie zimowym są porozbijane, a wobec tego trzeba by przystąpić do wymiany nawierzchni tych nakładek asfaltowych sfresować to, to warstwę ścieralną i nowo położyć i to jest kosztowna sprawa i tutaj będziemy ubiegali się e, o, o środki na ten cel. Również do ministra infrastruktury też składam taki kolejny wniosek. E, są potrzeby olbrzymie, szczególnie na tych osiedlach, które powstają, e, gdzie buduje się suwalczanie, jeżeli chcemy zatrzymywać mieszkańców, to musimy stworzyć w naszym mieście żeby nie wyprowadzali się poza miasto, to stworzyć im naprawdę dobre, nie powiem, że komfortowe warunki życia, ale żeby w ślad za budową tego domu zaraz powstawała ulica, a może najpierw w niektórych przypadkach najpierw ulica, a później budowa domu. To musi iść równolegle. Natomiast to są kosztowne sprawy, bo, bo budowa ulic. W mieście z uzbrojeniem to, to są olbrzymie koszty. Jak porównuję na przykład koszt budowy kilometra na terenach wiejskich do budowy kilometra ulicy w Suwałkach, no to widzimy chociażby po ulicy Franciszkańskiej. Nie, to jest kilkanaście milionów złotych na 700 metrów ulicy.